Vlogmas dzień 11! Vlogmas! 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 Well, I'm all for Christmas, all the happy smiles and the wishes. And I want it all, from the lights to the mistletoe. Tell me one thing, is there anything that you're missing? I will keep you warm as soon as you remove that snow. Chérie, s'il plaît. De rien. Ti. Non. Ti. Non, c'est pas celui-là. Ti. Un. C'est où? Ah, je le trouve. Un. Ils sont où, le 1 et le 1? Non. Un. Plus bas. Un. Tout en bas. C'est ça. Je sais jamais qu'est-ce qu'il y a dedans parce qu'il est trop. Ouais. Sonia. Tu montres à maman? Waouh! Les crues! Je sais pas. Bon appétit! Ah, mais c'est bon! C'est bon, c'est pas grave. Cześć wszystkim, witam was serdecznie we vlogmasie dniu 11 i w ogóle na samym początku się pomyliłam kilka razy, bo mówiłam 10 i tak dopiero później, a nie, dzisiaj już mamy 11, jest niedziela, godzina 10:02, ja właśnie jestem w trakcie ścielenia łóżek, Aleksio bawi się Lego, puściłam jakąś świąteczną muzyczkę, żeby nadać nam takiej atmosfery, zjedliśmy wszyscy razem rano, o 9:30 śniadanie. I właśnie ja teraz będę ścielić łóżko, a potem chłopaków zostawiam w domu i uciekam kupić mojemu tacie prezent, dlatego, że ma dzisiaj urodziny. Znaczy ma urodziny we wtorek, ale dzisiaj jedziemy do niego na kawkę. Ciężko się ścieli jedną ręką. Jedziemy do niego dzisiaj na kawkę, słuchajcie, i mam pomysł, ale nie wiem, czy mi się uda. Chciałabym mu kupić sweter. Za to, co zrobił mi w zeszłym roku, kupię mu sweter i kupię mu jakąś butelkę fajną alkoholu i po prostu wsadzę w ten sweter do środka. Postaram się oczywiście kupić jakiś sweter, który również mu się przyda. Wejdę do Celio, do H&M-u, zobaczę, co tam fajnego mają, może jakoś ładnie też będą pakować teraz te sweterki przed świętami. I stwierdziłam, że zrobię mu taką niespodziankę za to właśnie, co mi zrobił w zeszłym roku, jak dostałam aparat w starym, różowym swetrze. I żeby ta tradycja świąteczna, urodzinowa swetrów u nas w rodzinie została, dlatego że u nas swetry i skarpetki. Lolo na pewno na gwiazdkę dostanie skarpetki i szukam takich mega komicznych skarpetek, dlatego że on cały czas dziurawi skarpetki, to jest mistrz dziurawienia skarpetek, a dlatego że ma takie buty w pracy, które po prostu cały czas mu dziurawią skarpety i to chyba będzie mój prezent na gwiazdkę. Chciałabym mu kupić takie dobre buty do pracy. Dlaczego? Dlatego, że ja właśnie chciałam kupić coś takiego innego, coś oryginalnego, wiecie, coś ode mnie, a z drugiej strony właśnie rozmawialiśmy, że on spędza w pracy w sumie więcej niż połowę swojego życia. Bardzo, bardzo dużo czasu, tak 9 godzin dziennie i jak nie ma się wygodnych butów, a się chodzi 9 godzin dziennie i wykonuje się taką pracę, jak się wykonuje, to fajnie mieć dobre buty. A więc chyba to będzie mój prezent taki z Timberlanda, zobaczymy właśnie jeszcze, z czego tam będę mogła mu znaleźć. Nie, to będzie takie typowo pożyteczne z przyjemnym. Bardzo to chcę, a więc tak, ale na pewno jeszcze do tego dostanie skarpetki, tylko szukam, może pojadę do Primarka, bo szukam takich naprawdę komicznych, takich z Mikołajami, z bałwanami, w paseczki. Tak? Pociąg? Gdzie jest pociąg? Kłapie wie macha. Ja właśnie wsiadam do samochodu i czekam, aż mi odparują szyby, dlatego że są mega zaparowane i jadę do sklepu kupić coś tak, bo zaraz jest 11, a my jeszcze nic nie mamy, jakoś tak wolno się ogarnialiśmy dzisiaj. Aleksio został z Lolą, jest niedziela i ja wiem, że się nie powinno w niedzielę w ogóle chodzić do sklepu, ale ja nie miałam kiedy zrobić tego wcześniej, dlatego że po prostu nie miałam kiedy. Aleksio był cały czas chory, jakoś tak na ostatnią chwilę. Nie byliśmy pewni, czy będziemy robić te takie mini urodziny w przyszłym tygodniu, czy dzisiaj, ale dzisiaj pojedziemy na kawkę, dam taci już, wiecie, jakiś mały prezent
i będzie z głowy, a więc ja uciekam. Mam nadzieję, że uda mi się znaleźć to, co chciałam. Nigdy nie zrozumiem jednej rzeczy. W Carrefourze są dwa parkingi. Jeden jest taki normalny, na płasko, a drugi trzeba wjechać na górę i po prostu zjechać na dół takimi schodami. I na dole jest tyle ludzi, ludzie się tak pchają, czekają na te miejsca, trąbią na siebie. Zamiast wjechać na górę, gdzie jest 150 milionów miejsc, które są wolne, można sobie spokojnie wyjść i zaoszczędza się czasu, ale nie, ludzie nie, oczywiście wolą się pchać. Jestem, wsiadam do samochodu i mega się cieszę, bo udało mi się kupić więcej niż prezent dla mojego taty, bo musiałam skorzystać z promocji. Chociaż mam z głowy już kolejny jeden prezent na gwiazdkę i nie czuję się z tym źle, dlatego że jak jest promocja kup jedno, a drugie minus 50%, to po co będę za tydzień czy za 3 dni kupować, zwłaszcza że promocja była tylko do dzisiaj i chyba tylko dzisiaj, po co za tydzień będę kupować kolejny prezent, jak mogłam zrobić to dzisiaj. No, a więc jak widzicie, jak można zrobić deal, to trzeba zrobić deal. I mam piękną torbę, z tyłu leży. Kupiłam też butelkę pastisa dla taty, dlatego że mój tata uwielbia pastisa. Z moją mamą jakoś tak z Korsyki to wynieśli chyba. Czekam, aż sobie tam pan wyjedzie i wtedy pojadę do chłopaków, bo pewnie są głodni. Chociaż zajęło mi to 50 minut ze wszystkim, ale nie mogłam się zdecydować na sweter. Oczywiście nie mogłam się zdecydować, ale w końcu wziąłam taki klasyczny, ładny, naprawdę ładny, granatowy, taki tutaj odpinany w stylu 100% mojego taty. Bo mój tata takie swetry, od zawsze go pamiętam w takich sweterkach. A ten jest naprawdę ładny, mięciutki, dobry. Kupiłam mu z Celio, a więc to jest dosyć dobra firma, jeśli tutaj chodzi. A więc dobry sweterek, cieszę się, bo on uwielbia tą firmę. Tylko że one nie są najtańsze na świecie, a więc nie na co dzień sobie można kupić. No ale są 51. urodziny mojego taty i ja już stwierdziłam, że w grudniu już mam dosyć, po prostu nie mam ochoty patrzeć, myśleć, liczyć, są święta, są prezenty i chciałabym zrobić naprawdę rodzinie jakieś fajne prezenty i jakoś tak po prostu się tym nie stresować. Wiedziałam, dobra, w styczniu się będziemy resztą stresować. Jasne, że nie mówię tutaj, żeby wiecie, porobić sobie debety w bankach i kupować masy prezentów, bo nie na tym to oczywiście polega. Jasne, że czasem fajnie jest dostać jakiś malutki prezent, a prosto z serca. No ale jak mogłam zrobić deal, kup jedno, a drugie minus 50%, to jak moja rodzina wie, że ja jestem najlepszym osobą w dealach i nie mogłam zostawić tej promocji, więc ja spadam do chłopaków, bo no mówię, jest zaraz 12, no w sumie 50 minut mi zeszło niecałe, a jeszcze weszłam do środka, do Carrefoura, żeby kupić butelkę, ale na pewno są głodni, a więc wracam do domu zrobić im obiad, bo zapewne nie zrobili, zobaczymy, czy zrobili mi obiad dzisiaj chłopaki przy niedzieli, ale wątpię. A więc uciekam. Wróciłam do domu, chłopaki może obiadu nie zrobili, ale na pewno pięknie posprzątali kuchnię, wszystko pomyli, wszystkie blaty ładnie lorą pomyli. I stwierdzili, że no byłam w domu, no to chciałam ci pomóc, a więc bardzo miło mi się zrobiło. Ja teraz zabrałam się i zrobimy kurczaka z ryżem, z curry, z takim sosem trochę z kokosem. Zobaczymy, czy będzie dobre. I tak, cieszę się, że mam prezent, zaraz wam pokażę, jak to wszystko wygląda. Jeszcze w sklepie dawali takie przepiękne pudełka, żeby sobie od razu włożyć ten sweterek do środka, a więc wzięłam i butelkę wsadziłam obok. Teraz wam pokażę, jak to wygląda. Tak wygląda to piękne pudełko, które dali w sklepie i ono się powinno pięknie zamknąć, ale moje się nie zamyka, więc przygotowałam sobie tasiemkę i jeszcze przewiążę, a nie zamyka się, dlatego że w środku mamy sweter. Wybrałam tacie taki bardzo ładny, w jego stylu, 100% mój tata. Zapinany tutaj, granatowy i do tego butelkę Ricarda. Bardzo ładny, spodobał mi się, granatowy. Piękne pudełeczko. No i zawiążę to potem taką kokardką, mówię, żeby mi się tylko nie otwierało, tak? Ale specjalnie poprosiłam o takie większe pudełko i w ogóle dawali je nawet za darmo do każdego zakupu, a więc pięknie wygląda. Nigdy mi nie wychodzą kokardki, a ta jeszcze jakaś taka tragiczniejsza, no ale trudno, przykleję tutaj taśmą, tutaj przeciągnę nożyczkami i jakoś będzie wyglądać. Najważniejsze, że się nie otwiera, a już nakryłam do stołu i zaraz będziemy jedli. Tylko muszę kupić sobie, bo Loro miał tylko dwie takie, a chciałabym jeszcze jedną tutaj taką trzecią. Nawet nie mam innego koloru, nic nie mamy, a więc trudno. Jest godzina 13:24, ja sobie założyłam szlafrok, dlatego że zimno mi się zrobiło przy komputerze. Chłopaki zasnęli obydwaj i nie jestem pewna, który uśpił którego, ale wchodzę do pokoju i patrzę, że śpią, no a więc dobra, zostawię ich trochę, żeby sobie pospali, żeby odpoczęli. Zawsze po obiedzie zrobi im dobrze, ja w tym czasie będę miała chociaż czas dla siebie. I zrobię sobie zaraz jakąś kawkę i zmontuję sobie film, to co zrobiłam od rana. Potem na 16, o 16 wyjdziemy i pojedziemy do moich rodziców, właśnie na urodziny taty. Więc jak widzicie, taki dzień niedzielny, rodzinny, ale właśnie śmiałam się z nich, bo właśnie wchodzę do pokoju i tak patrzę, śpią i tak się zastanawiam, ciekawe, który uśpił którego tutaj dzisiaj. Tacy są przytuleni, a więc niech sobie śpią na razie, a ja chociaż będę miała czas dla siebie, a więc to jest też pozytywne.
15:42, będziemy zaraz wychodzić, już jesteśmy ubrani, mamy buty, tylko jeszcze kurtki. Prezent już czeka, biorę aparat, sobie podładowałam go, żeby mi się na pewno nie rozładował i będziemy uciekać do moich rodziców. Agniesia dzisiaj również jest na jakichś urodzinach, ale o 16:30 kończy te urodziny, a więc mam nadzieję, że na 5:00 już powinna być. A my u moich rodziców, no tak, będziemy na 4:10, 4:20, więc tyle. Uciekamy, zobaczymy, czy tacie spodoba sweter. Mieci fajność, no uważaj, ostrożnie. Otwórz, że tradycji stało się zadość w rodzinie. Otwórz. Otwórz! O, sweter. Wow! Srebrny! Wow. Kadu! Sweter. Stało się zadość. Sweter. Musisz zobaczyć, czy jest dobry, bo jak będzie niedobry, to ci wymienię. To będzie dobry prezent. O, właśnie, bo a was i Aleksa. Jak to znalazłeś? W worku było, w czym spakowałem, to wiem. Ile balon? Agniesia zaraz przyjdzie, to ci pomoże, dobra? Dlatego, że po 22 myślałam przed telewizorem i zapomniałam, że się z wami nie pożegnałam i nawet nie zmontowałam tego vloga do końca, dlatego, że strasznie bolała mnie głowa i po prostu położyłam się na kanapie i będziemy sobie teraz oglądać jakiś program i później pójdziemy spać, a więc rano sobie to wszystko dokończę. Dzięki za oglądanie, zostawcie łapkę w górę, jeśli wam się podobało i widzimy się jutro, pa pa! Jingle bell.